jesteście tak starzy, jak stare są wasze naczynia krwionośne. Te duże i te małe i te najmniejsze włosowate. Czyli jak stara jest wasza hydraulika. Witajcie! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o układzie krążenia, ale głównie porozmawiamy o tlenku azotu, czyli takiej cudownej molekule, która jest od wielu, wielu lat już badana. W 1998 roku nawet trzej panowie z Ameryki, trzech naukowców dostało Nagrodę Nobla. Słuchajcie, a już nie wspomnę o tym, że jakby na podstawie działania tlenku azotu i mechanizmie tym całym jakby jego i wpływie na układ krążenia i układ sercowo-naczyniowy zbudowane były i są leki kardiologiczne, chociażby nitraty organiczne, nitrogliceryna. Na podstawie mechanizmu działania tlenku azotu zbudowana jest Viagra. A teraz tworzone są nawet takie leki hybrydowe, czyli NLPZ, leki przeciwzapalne z uwalniaczem tlenku azotu, czy chociażby Viagra z uwalniaczem tlenku azotu, żeby zwiększać działanie, efektywność działania przeciwzapalną, czy efektywność pobudzania erekcji i zmniejszać działania niepożądane leków. Więc taki jest dzisiejszy trend. A to powiedzenie na samym wstępie, które tutaj zacytowałem, już powstało w XVII wieku, na długo, długo, długo przed, zanim ktokolwiek wiedział, że jest coś takiego jak tlenek azotu i poznał jego działanie. Ok, to teraz czas na podsumowanie wiedzy w paru słowach. Czym jest tlenek azotu, jak działa, gdzie jest produkowany, jaką ma funkcję w organizmie. No to zacznijmy od tego, że tlenek azotu jest gazem. Możemy go spotkać, nie wiem, w atmosferze, możemy go spotkać w tych spalinach samochodowych. Tlenek azotu no jest substancją w dużym stężeniu toksyczną, jest wolnym rodnikiem także, ale nasz organizm go produkuje w małych ilościach, właściwie permanentnie, cały czas. I do tej pory myślano, że komunikacja pomiędzy komórkami odbywa się tylko na zasadzie sygnałów takich chemicznych, ale w substancji organicznych. Dużych, potężnych substancji organicznych, nie wiem, hormonów, prostaglandyn, tromboksanów i tam różnych innych substancji. A okazuje się, że tutaj gaz, który działa parę sekund i tylko na okalające tkanki, jest jedną z bardziej uniwersalnych substancji sygnałowych. Właśnie ten tlenek azotu. On działa autokrynnie i parakrynnie. Co to znaczy autokrynnie? Czyli jak dana komórka sobie wytworzy tlenek azotu, to działa bezpośrednio na nią, właśnie na jakieś inne tam procesy, lub parakrynnie, czyli na sąsiadujące, okalające komórki, które gdzieś tam są w pobliżu. No, to, że jest gazem, to powoduje, że łatwo dyfunduje, przemieszcza się przez błony biologiczne, nie ma żadnych barier, więc szybko się roznosi, ale też szybko się wygasza, bo jego działanie trwa tam parę sekund dosłownie, więc jakby komórki muszą stale produkować ten tlenek azotu. Jakie komórki produkują i jaki jest jakby mechanizm produkcji? Więc najbardziej zbadane komórki, które produkują tlenek azotu, to są komórki śródbłonka, endotelium, to są neurony, to są mięśnie, to są kłębuszki nerkowe, więc jest jakaś tam grupa komórek, które w dużej ilości produkuje czy komórki układu odpornościowego. Enzymy, które są odpowiedzialne za produkcję tlenku azotu, to są tak zwane syntazy tlenku azotu i mamy kilka tych izoenzymów, kilka tak jakby różnych podtypów. Mamy eNOS, małe e, duże NOS, to jest endotelium, syntaza tlenku azotu, czyli ta taka konstytucyjna, stała, przewlekła, w każdej sekundzie życia, chwili, ta związana z śródbłonkiem naczyń krwionośnych. Mamy N-NOS, czyli neuronalna, czyli w układzie nerwowym i mamy INOS, taka on demand. Wtedy, kiedy potrzebujemy bardzo dużej ilości tlenku azotu do działania układu odpornościowego w walce z patogenami, ale to już nie mówimy o sygnalizacji, bardziej mówimy o produkcji narzędzia do walki z patogenami. Jak działa tlenek azotu? Więc skupmy się teraz tylko i wyłącznie na śródbłonku naczyń krwionośnych. Mamy ten śródbłonek i on właśnie w reakcji tej enzymatycznej, tam wykorzystuje argininę, Arginina przez eNOS jest rozkładana do tlenku azotu i do cytruliny i powstaje ten tlenek azotu. On dyfunduje do mięśni gładkich w naczyniach krwionośnych, włącza kaskadę sygnałową i mięśnie się relaksują. Jak się zrelaksują mięśnie gładkie naczyń krwionośnych, to przekrój poprzeczny naczynia rośnie. Czyli jest tak zwana wazodylatacja, rozszerzenie naczynia. I to się dzieje w odpowiedzi na strumień płynącej krwi, shear stress. Czyli jeżeli serce zaczyna szybciej pompować krew, to żeby nie mieć takiego oporu obwodowego, żeby się tak nie zmęczyć, nie spracować i żeby to ciśnienie nie rosło nie wiadomo do jakich rozmiarów, wartości, no to strumień krwi naciska na endotelium, endotelium puszcza gaz, właśnie tlenek azotu, a tlenek azotu relaksuje mięśnie gładkie, naczynie się rozszerza. Potem inne czynniki wazokonstrykcyjne, czyli ściągające naczynie, endotelina, angiotensyna, ściągają. Jakby naczynie z powrotem, zmniejszają jego światło. Tak mniej więcej działa właśnie tlenek azotu w kontekście jakby działania endotelium, jakby mechanizmu działania endotelium i relaksacji. Dobrze, no to wiemy, że to jest reakcja enzymatyczna, chociaż tlenek azotu jest też puszczany i transportowany na większe odległości w postaci nitrozotioli, na przykład nitrozoglutation czy nitrolipidy, więc on jest gromadzony i przechowywany i transportowany na większe odległości. Czyli można powiedzieć, że jak już się zwiąże z jakąś substancją inną, to działa też endokrynnie, czyli już nie tylko na sąsiadujące komórki, ale też bardziej systemowo. Ale to później. I niekoniecznie tylko enzymy tutaj działają, te inosy, enosy i n-nosy, bo też jest mechanizm jakby taki bypass nieenzymatyczny, który uwalnia tlenek azotu w sytuacji ratunkowej. Bardzo ważny. Dobrze, to teraz powiedzmy sobie o roli tlenku azotu w organizmie, które zostało poznane. Za to też ta Nagroda Nobla była i też ten uchwyt farmakoterapii chorób kardiologicznych. Więc jak już opowiedziałem o mechanizmie działania, no to na pewno możecie się domyślać, że główną jego funkcją jest kontrola perfuzji tkanek i szerokości naczyń krwionośnych, czyli kontroluje ciśnienie krwi. Jak go mamy mało, albo nie działa, albo coś się dzieje, to rośnie ciśnienie krwi, tak? I rozwija się nadciśnienie tętnicze. Od tlenku azotu zależy też perfuzja wszystkich narządów, ale wszystkich, i mózgu, i nerek, i wątroby, i mięśni, wszystkiego, jelit. Więc jakby dobra ilość tlenku azotu odpowiada za dobry stan natlenowania, odżywienia, detoksu całego układu, wszystkich układów narządów, wszystkich. No bo układ krążenia od tych największych naczyń do tych najmniejszych jest jakby usytuowany w całym organizmie. Do tego dochodzi ta perfuzja nerek, znaczy ta filtracja kłębuszkowa też. Dobra ilość tlenku azotu zapobiega rozwojowi chorób jakby tych związanych z chorobami nerek. Bardzo ważna też funkcja, jaką tlenek azotu pełni, to uwalnianie tlenu z hemoglobiny. I to jest taka ciekawostka. Szerpowie, ci, którzy pracują, którzy mieszkają, urodzili się na ekstremalnych wysokościach, potem powyżej 5000 metrów w Karakorum czy w Himalajach, którzy pomagają tym Himalajistom wnosić te toboły, oni mają jakby taką genetyczną i fenotypową, adaptacyjną zdolność do przeżycia w takich warunkach niskiego parcjalnego ciśnienia tlenu w atmosferze i się super czują. Nie mają obrzęku na przykład mózgu i jeszcze mają genialną wydolność. I wszyscy myśleli, bo zresztą po to są treningi wysokogórskie, że to zwiększa ilość erytrocytów, krwinek czerwonych i hematokrytu. To też, ale okazuje się, że oni mają 300% większą ilość tlenku azotu, którą produkują wśród błonku, bo dzięki temu naczynia są permanentnie rozszerzone, a dodatkowo, czyli ta perfuzja jest jeszcze lepsza, ta ilość krwi jest jeszcze większa, ale najważniejsze to co? Hemoglobina łatwiej oddaje tlen do tkanek. To jest też bardzo ważna funkcja tlenku azotu. Układ oddechowy bardzo uzależniony jest od funkcjonowania tlenku azotu. Tu mówimy o efekcie działania tych rzęsek oddechowych, czyli oczyszczania dróg oddechowych, o wytwarzaniu śluzu, który tam jest istotny do nawilżania też i do ochrony przed bakteriami i tymi świństwami, które się tam przykleją. Mięśniówka gładka dróg oddechowych, oskrzeli też jest tu regulowana. Osoby, które mają na przykład niedobór tlenku azotu, mogą mieć skurcze oskrzeli, takie astmopodobne, działanie perystaltyka przewodu pokarmowego, regulacja też płytek krwi. to jest też ważny aspekt w kontekście też krążenia krwi. Pamiętajcie, że nie tylko wazodylatacja, nie tylko uwolnienie tlenu, ale także, żeby się płytki krwi nie zlepiały. Czyli nie dochodzi do tych patologicznych powstania mikroskrzepów, które są bardzo niebezpieczne, prawda? Do tego dochodzi jeszcze z działań tlenku azotu znany, bo jak już wiemy, że Viagra bazuje na sygnale, który gdzieś tam tlenek azotu indukuje, to wiemy, że życie seksualne człowieka uzależnione jest od tlenku azotu. I tu mówimy o erekcji, mówimy o podtrzymaniu erekcji, o płodności, mówimy o przyjemności z seksu, o osiągnięciu orgazmu. Brak tlenku azotu powoduje zaburzenia w całej sferze tej erotycznej człowieka. Walka z infekcjami. To tak jak wspomniałem, tlenek azotu jest w pewnym stopniu, w bardzo dużym stężeniu, taką bronią obusieczną, bo gdy się szczególnie połączy z wolnymi rodnikami, z anionorodnikiem ponadtlenkowym, tworzy się nadtlenoazotyn, który jest okropnym oksydantem, niszczy wszystko, co tam napotka, wszystkie patogeny. Tylko tutaj mówię, to jest obusieczny nóż, czy miecz, tak się to mówi, co oznacza, że może narobić też szkody, jeśli jest w nadmiarze robiony, produkowany, tak? Co jeszcze tlenek azotu robi? I teraz już skupiamy się też na efektach przeciwstarzeniowych, na co chciałbym zwrócić Wam szczególną uwagę. Tlenek azotu jest odpowiedzialny za syntezę kolagenu. Czyli jeżeli ktoś chce od środka odmłodnieć, to musi zażywać różne suplementy i substancje, o których będziemy też mówić, chociażby kolagen, peptydy kolagenu, krzem, kwas hialuronowy i inne rzeczy, ale musi też pamiętać o diecie czy metodach na zwiększenie tlenku azotu w organizmie. Bo tlenek azotu goi rany, nawet te trudno gojące się, ze stopą cukrzycową włącznie, oraz właśnie pobudza produkcję kolagenu, zapobiega też, i na przykład są takie badania pokazujące, że nitrogliceryna, którą się stosowało zawsze podjęzykowo przy anginie bolesnej, czyli przy dusznicy bolesnej, czyli przy chorobie niedokrwiennej serca, w plastrach transdermalnych, jak się przyłoży do miejsca, gdzie występuje na przykład zapalenie ścięgna albo jakaś tendopatia, Achillesa czy gdzie indziej, czy tutaj w ten łokieć tenisisty, golfisty, to tlenek azotu hamuje tam stan zapalny, rezolucję wywołuje zapalenia, wygaszenie i jeszcze dodatkowo stymuluje syntezę kolagenu. Właśnie, tlenek azotu, jeśli patrząc przez pryzmat medycyny przeciwstarzeniowej, wygasza zapalenia, stymuluje syntezę kolagenu i najważniejsze, jest odpowiedzialny za mobilizację i za różnicowanie się komórek macierzystych. I tutaj wracam do pewnego powiedzenia, że nie tak ważna jest, jakie są uszkodzenia, czy czynnik sprawczy uszkodzeń, ważne jest, jak sobie radzisz z naprawą tych uszkodzeń. To jest ważniejsze z punktu widzenia medycyny przeciwstarzeniowej. I jest jedna z teorii, o której mówiłem w drugim odcinku, mówiąca o wyczerpaniu się rezerw komórek macierzystych. Jeżeli teraz chcesz pobudzić te swoje komórki macierzyste do pracy, do tego, żeby cię zregenerowały, odmłodziły, to musisz zadbać o dużą ilość tlenku azotu. A jeżeli korzystasz z terapii komórek, za pomocą której tam wstrzykują ci komórki macierzyste, zadbaj o tlenek azotu. Będziesz miał dużo lepsze efekty z terapii, którą stosujesz. Tyle może, jeśli chodzi... Aha, jeszcze jedna rzecz. Tlenek azotu też ważny jest do opalania się. Jak mamy sezon letni, to tlenek azotu pobudza produkcję melaniny, czyli jesteśmy szybciej ciemniejsi, bardziej chronieni przed UV, jeżeli korzystamy z boosterów tlenku azotu. Teraz patrząc przez pryzmat medycyny przeciwstarzeniowej i longevity, tego naszego starzenia się, badania pokazały, że z wiekiem drastycznie spada produkcja tlenku azotu w naczyniach krwionośnych. I to jest skorelowane ze wzrostem rozwoju arteriosklerozy, czyli rozwija się ta blaszka miażdżycowa, która ulega później uwapnieniu. Sztywnieją naczynia, nie są tak reaktywne, rozwija się ta dysfunkcja śródbłonka. I okazuje się, że tak, jak mamy około 20, to 100% produkujemy tlenku azotu. Około 30, 80 już. Przy 40 już tylko 50% z tego, co byliśmy 20-latkami. 60 lat to już jest 15, 35, a już powyżej tam 70 lat to już jest 15% tylko. Czyli musimy dbać o tlenek azotu, bo nam po prostu naturalnie spada. Dlaczego nam spada? Różne są powody, bo to i synteza jest ograniczona, czy spowolniona, oraz biodostępność, bo biodostępność też jest ważna, bo czasami się tak zdarza, że coś wyprodukujemy, ale tracimy ten tlenek azotu. Skąd się bierze ten spadek efektywności syntezy? No chociażby z zaburzeń hormonalnych, już spada nam testosteron, spadają nam poziomy estrogenów u kobiet i już enzymy nie działają tak efektywnie, chociażby ten eNOS, ta endotelialna syntaza tlenku azotu. Mogą być problemy natury takiej, że mamy za dużo antagonistów syntezy. Co mam na myśli? Bo mówiłem, że substratem, surowcem do syntezy jest arginina, aminokwas. I może być rozkładana przez enzym arginazę lub może się pojawić antagonista, to jest asymetryczna dimetyloarginina. I ona wchodzi w enzym i blokuje go. I nieprodukowany jest tlenek azotu. To jest antagonista. I u osób, które są otyłe, które mają choroby sercowo-naczyniowe, które mają oporność na insulinę, syndrom metaboliczny, jest duży wzrost aktywności ADMA, tego antagonisty, czy arginazy. Dodatkowo biodostępność się zmniejsza, ale biodostępność się zmniejsza przez stres oksydacyjny, bo wolne rodniki wymiatają tlenek azotu. Wtedy trzeba zadbać o porządny poziom chociażby witaminy C, żeby zwiększyć biodostępność tlenku azotu. Dobrze. To teraz już czas znowu na tą praktyczną stronę, czyli co robić, żeby utrzymywać tlenek azotu na wysokim poziomie, tak żeby nie spadał tak drastycznie i może żebyśmy bliżej byli tej 30, 20 niż 60. Zaczynamy od tego, że znowu musimy regularnie, tu Ameryki nie odkryję, zawsze rekomendacje są podobne. Wysypiaj się, pij dużo wody, jedz zdrowo i ćwicz. No niestety tak jest. Regularny wysiłek aerobowy, czyli nawet taki spacer, bardzo zwiększa ilość tlenku azotu, produkcji tlenku azotu, ponieważ ta krew szybciej krąży, jest ten shear stress, który naciska na ten endotelium i produkuje tlenek azotu. Druga sprawa. Oddychanie przez nos. Ja nie żartuję, oddychanie przez nos. Głębokie, powolne oddychanie przez nos powoduje, że w naszych zatokach przynosowych i na błonku nosogardzielowym wytwarzane jest dużej ilości tlenku azotu. Po co? Bo on ma chronić przed infekcjami. Dzieci i osoby dorosłe, które śpią z otwartą buzią i nie oddychają przez nos, bo mają na przykład przerośnięty trzeci migdał podniebienny, częściej chorują na zakażenia dolnych dróg oddechowych. Kurczę, czemu? Z migdała to idzie niekoniecznie. Brakuje tlenku azotu, który właśnie poprawia ruch rzęskowy i ten transport śluzowo-rzęskowy daje broń w walce z bakteriami, z wtórnymi infekcjami bakteryjnymi i hamuje replikację wirusów. Oddychajcie przez nos. Co ciekawe, oddychanie przez nos głębokie powoduje spokojne, nie takie z hiperwentylacją, takie spokojne, powoduje, że obniża się ciśnienie krwi, no bo więcej mamy systemowo tlenku azotu i reguluje się praca serca u osób z arytmią, taką na przykład te dodatkowe skurcze komorowe. Powolne oddychanie przez nos uspokaja pracę serca. To jest taki ratunek, taki doraźny bym powiedział, nie? Jeżeli masz łagodną oczywiście formę arytmii, bo jak nie, no to po pogotowie. Co jeszcze, jakie są jeszcze metody na pobudzenie tlenku azotu? Korzystanie ze słońca. I to nie musi być bardzo dużo i długo, ale musi być ta ekspozycja, szczególnie na UVA. Zrobiono taki eksperyment, że wystawiono człowieka na słońce, na źródło UVA i po jakichś paru minutach nagle zmierzono mu ciśnienie przed i po i okazało się, że zmiana jest dosyć imponująca, ciśnienie spadło. I teraz się zastanawiano, czy to jest wynik działania witaminy D3, no nie, bo za szybko, bo zanim się ta witamina D3 tam syntezuje w skórze, wchłonie, przetransportuje do wątroby, tam przerobi, potem w nerkach czy w innych komórkach, to mija czas. A potem jeszcze zadziała genomowo, czy nawet nie genomowo, to mijają dni, godziny, godziny nawet nie, dni. A tutaj było działanie natychmiastowe. Okazało się, że w skórze jest zgromadzona bardzo duża ilości właśnie tlenku azotu w postaci różnych tam powiązań z białkami, z tłuszczami i on jest uwalniany natychmiast do krążenia i rozszerza naczynia krwionośne. Korzystajmy ze słońca, oddychajmy, korzystajmy ze słońca, uprawiajmy sport. Kolejna rzecz, to już bardziej wchodzę w takie tematy dietetyczne. Musimy zapewnić odpowiednią podaż argininy, tak? Lub cytruliny, bo arginina jest aminokwasem bezpośrednio związanym z produkcją tlenku azotu, ale okazuje się, że cytrulina, która jest produktem de facto, ale ona potem jest jakby zawracana w takim obiegu. I cytrulina też jest jakby donorem tlenku azotu, bo najpierw zwiększa ilość argininy. I argininę można spotkać w kolagenie, argininę można spotkać w orzechach, bardzo dużo jest w orzechach, w nasionach, A cytrulina na przykład jest bardzo bogata, znaczy arbuz jest bardzo bogatym źródłem cytruliny. Można też próbować suplementować się argininą lub cytruliną. Są to tak zwane pre-workouty, czyli takie suplementy dla sportowców, żeby zwiększać pompę mięśniową. Albo spożyć alfa-ketoglutaran argininy przed treningiem, czy w ogóle przed stosunkiem seksualnym na jakiś tam czas, czy jak ktoś ma problemy właśnie z krążeniem, z ciśnieniem. Można wypróbować przez jakiś czas te suplementy. Co jeszcze jest potrzebne? No kofaktory do syntezy, czyli, bo mamy trzy. Niacyna, ryboflawina i tetrahydrobiopteryna. Ale ogólnie mówi się, że duże dawki folianów i w ogóle duże dawki witamin z grupy B, takie wyżej niż te rekomendowane przez urzędy, czyli powyżej tych 100% RWS-u, powodują też pobudzenie pracy tych enzymów syntaz tlenku azotu. Co jeszcze musimy robić? Musimy koniecznie zwiększyć ilość pewnych flawonoidów, polifenoli, które pobudzają ekspresję i aktywność eNOS. Jakie to są polifenole? Katechiny zielonej herbaty, to jest kakao, to jest OPC z pestek winogron, bardzo skuteczny booster aktywności enzymów syntazy tlenku azotu, a ekstrakt z pestek winogron. W ogóle picie czerwonego wina też pobudza właśnie syntazę tlenku azotu. To muszą być też na przykład, teraz przejdźmy już do nieenzymatycznej syntezy, ekstremalnie ważnej, ekstremalnie i dla sportowców, i dla osób chorych, i dla osób, które się starzeją. W żywności występują azotany, nieorganiczne formy azotu. I kiedyś uważano, że są bardzo toksyczne, kancerogenne, czyli rakotwórcze, koniec. A dzisiaj jakby nauka pokazuje, że te diety, które są uznane za te najzdrowsze, te przedłużające życie, poza czynnikami, aktywatorami NRF2, co mówiłem w ostatnim odcinku, mają też bardzo dużo azotanów. To są dieta śródziemnomorska czy dieta japońska. I te azotany, a u nas w naszej diecie, takim bardzo bogatym źródłem azotanów to jest chociażby burak, soki z buraka, czy zielone liściaste warzywa, jarmuż, szpinak. No i te azotany, one ratują człowieka, kiedy brakuje już syntezy enzymatycznej. Jak one to robią? I wypijamy taki sok z buraka, te azotany się wchłaniają do krążenia, prawie w bardzo dużej ilości. 70% jest usuwane z moczem, reszta wraca do ślinianek. Z śliną jest wytwarzane do jamy ustnej i tam bakterie symbiotyczne, te należące do mikrobiomu jamy ustnej, przerabiają je w azotyny. Potem jak połykamy to ze śliną, to dostaje się to do żołądka. Część się uwalnia, tlenek azotu się uwalnia, który regeneruje śluzówkę żołądka i chroni przed nadżerkami i wrzodami. Nawet jak bierzesz małą dawkę aspiryny, tą kardioprotekcyjną, typu akard, polokard. Więc to jest warto, taka wskazówka, pij sok z buraka, jak bierzesz regularnie te kardioprotekcyjne aspirynki. Dobrze, i teraz tak. Część się tam uwalnia, a reszta znowu wchłania się do krążenia i już krąży, tam z glutationem, z innymi nośnikami i się kumuluje na przykład w skórze czy w innych organach. I kiedy jest to, kiedy jakby uwalnia się ten tlenek azotu? On demand znowu, w sytuacji kryzysowej, w sytuacji, kiedy dochodzi do niedokrwienia lub niedotlenienia, hipoksji i do kwasicy. Czyli kiedy? Na przykład w warunkach wysokogórskich, w warunkach chociażby jak się zaczopuje jakieś naczynie krwionośne, czyli mamy udar niedokrwienny, mamy zawał, mamy zator płucny, czy na przykład jak trenujesz na bardzo wysokim pulsie, wchodzisz w fazę anaerobową, zaczynasz spalać glukozę już do mleczanów, rozwijać się kwasica, to wtedy właśnie tlenek azotu jest uwalniany z tych pokładów i co on robi? Rozszerza naczynia, uwalnia tlen, wspiera mitochondria, wspiera skurcze mięśni, zapobiega martwicy tkanek niedokrwionych. Jest bardzo ważny dla zdrowia człowieka, szczególnie starzejącego się, gdzie jest ryzyko demencji naczyniowej, udarów itd. Więc pamiętajcie o azotanach z pokarmów. I pijcie regularnie soki z buraka, jedzcie dużo liściastych warzyw. Co jeszcze wyzwala tlenek azotu? Okazuje się, że na przykład akupunktura, czyli to nakłuwanie pewnych miejsc w celu tam leczenia, nie wiem, zwyrodnień, bólów przewlekłych czy tak, jakichś innych zaburzeń, Też takie nakucie uwalnia tlenek azotu i po części tłumaczone jest, znaczy mechanizm działania akupunktury jest po części tłumaczony właśnie też zwiększoną działalnością tlenku azotu. Żeby tlenek azotu dobrze działał, pamiętajcie też o biodostępności, czyli dużo, mówię, witaminy C, więcej niż te 200-500 mg, tak 3 gramy myślę, że trzeba spożyć w ciągu doby. Najlepiej w podzielonych dawkach lub w postaci o spowolnionym uwalnianiu. Do tego dochodzi większa ilość wody, trzeba bardziej nawodnić organizm, żeby ten tlenek azotu łatwiej i lepiej się uwalniał. Ok, wydaje mi się, że temat jest jakby do spodu już przerobiony, czyli wiecie, co macie robić, wiecie, jakie suplementy brać, czy jakie, nie wiem, wskazówki dietetyczne, czy wskazówki takie lifestyle'owe. O, tak jeszcze dla osób, które na przykład kochają zimne i ciepłe prysznice. Naprzemienne, ciepłe i zimne prysznice, czyli taka termiczna wazodylatacja, wazokonstrykcja powoduje też uruchomienie tych syntaz i uwolnienie tlenku azotu. Więc też polecam. Dobra, myślę, że tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie za spotkanie. Jak zwykle powiem to, co zawsze mówię i to, co mówią zazwyczaj tacy jak ja, czyli youtuberzy. Proszę o subskrypcję, proszę o lajki, dzielcie się ze mną jakimiś komentarzami, może coś Wam ciekawego przyjdzie na myśl, może jakieś pytania. Jeszcze raz dziękuję za uwagę, do zobaczenia w następnym odcinku.